Salman Rushdie przez większość swojego dorosłego życia musiał się zmagać z tą klątwą, z fatwą, która została na niego w 1989 roku nałożona i nigdy nie została w żaden sposób oficjalnie zdjęta. Oczywiście rząd irański 10 lat po tym fakcie, no można powiedzieć, że złagodził tą narrację, natomiast liderzy, najpierw Chomeini, a później Chamenei, ją podtrzymali, więc było oczywiste, że zwłaszcza radykalne jednostki no będą próbowały takich ataków. Zresztą jak popatrzymy na całą historię, to przecież takich ataków na wydawnictwa, które wydawały jego książkę, na tłumaczy, chociażby na tłumacza na japońskiego, który też zginął właśnie również od noża, no to się wszystko działo. Były pogróżki wobec nawet osób, które wypowiadały się publicznie, że jego literatura, jego twórczość jest dla nich jakąś inspiracją, dla innych pisarzy, więc to się cały czas działo z różną intensywnością. Natomiast no, rzeczywiście w tej chwili można powiedzieć po tych już 30 paru latach od wydania pierwszego Szatańskich Wersetów, no pewnie gdzieś ta czujność została troszeczkę właśnie uśpiona, uznano, że może już jest mu to wybaczone, albo że są inne, pilniejsze problemy. Później mieliśmy przecież całą tą podobną sytuację z karykaturami Mahometa i z atakami, z również wyrokami, z fatwami na twórców i na wydawców dziennika, który publikował te karykatury. No coś tu nie zadziałało. Jak się ogląda w internecie ten filmik, który pokazuje sam moment zaraz po ataku w zasadzie, nie sam moment ataku, tylko już próbę udzielania mu pomocy, no to widzimy, że tam nie ma żadnej profesjonalnej ochrony. Strażnik, który tam się znajduje, jest prawdopodobnie taką no, zwykłą osobą, która chroniła ten obiekt i odbywające się tam zgromadzenia czy spotkania, więc pomocy pierwszej udzielają mu ludzie, uczestnicy tego spotkania. Z pewnych relacji wiemy też, że nie było w zasadzie żadnej kontroli osobistej, nie było kontroli wykrywaczami metali. No, taki nóż byłby w takiej kontroli natychmiast wykryty i taka osoba by nie weszła, więc naprawdę zabrakło bardzo podstawowych, elementarnych rzeczy. To nie był jakiś wielce przemyślany zamach, jakaś skomplikowana operacja, która by była trudna do udaremnienia. To był w zasadzie elementarz, więc no, tym bardziej widzimy, że ten radykalny islam, który chce zabijać wszystkich swoich przeciwników, bo przecież ta książka oczywiście ona się odwołuje do tych szatańskich wersetów, a więc no, tych dodanych do Koranu, tak, nieprawdziwych czy już no, nieautoryzowanych treści. Ona tak naprawdę jest książką o wielokulturowości, o hybrydzie naszego życia, o korzeniach. To jest wyrafinowana literatura. Myślę, że zarówno sam zamachowiec, jak i większość społeczności muzułmańskiej nigdy jej nie przeczytało i nigdy na nią nie patrzyło w ten sposób, bo gdyby to nastąpiło, to rzeczywiście ten elektryzujący tytuł może zostałby jakoś złagodzony, no bo tutaj sam tytuł oczywiście brzmi bardzo no tak, można powiedzieć, że podjudza do tego typu działań. No to pokazuje, że ta czujność musi być zachowana cały czas. No mamy nadzieję, że Salman Rushdie wyjdzie z tego. Wiemy, że jest pod respiratorem, wiemy, że być może właśnie stracił oko, być może będzie miał inne problemy zdrowotne. Więc no, ta sytuacja jest na pewno poważna. Natomiast no, to też jest właśnie pytanie o tą opiekę, o to, kto nad nim miał sprawować, żeby się przez wiele lat ukrywał, przez wiele lat miał bardzo taką potężną ochronę, wręcz wspomaganą przez rząd Stanów Zjednoczonych w jakiś sposób. Więc no, dlaczego to zostało wszystko w jakiś sposób złagodzone, zniesione, dlaczego z tego zrezygnowano? Czy była to jego osobista decyzja też, że chciał w miarę normalnie żyć, chciał się spotykać z czytelnikami, on przecież napisał jeszcze kilka innych książek, które promował, które dotyczyły różnych kwestii. To są pewnie pytania, na które gdzieś tam będziemy poznawać odpowiedź w najbliższych dniach czy tygodniach, kiedy ta sytuacja będzie się klarowała. Natomiast no, na dzisiaj wydaje się, że można powiedzieć, że zaniedbano podstawowe, elementarne zasady bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy się tego ataku można było spodziewać.
Kiedy się używa noża, to jest taka dość duża desperacja, no bo to trzeba wejść w bezpośredni kontakt z osobą, którą się atakuje, trzeba podejść blisko, to nie jest strzał z odległości, prawda? Więc tutaj to musi być osoba na pewno bardzo zdeterminowana, która w taki sposób tego ataku dokonuje. To nie ulega wątpliwości. Wiemy, że nowojorskie służby podejrzewają, że miał wspólników, że miał osoby, które z nim współpracowały. Przeszukują pozostawione różne rzeczy, plecaki, tam jakąś elektronikę podejrzaną znaleziono z tego, co donoszą amerykańskie media, więc no, to jest pewnie kwestia czasu. Przyznawanie się do zamachów terrorystycznych to jest trochę taki PR organizacji terrorystycznych, prawda? Coś się dzieje i organizacje, zwłaszcza duże, takie jak Al-Kaida czy Państwo Islamskie, tak zwane Państwo Islamskie, jeśli mówiąc tak brutalnie, im się to opłaca, bo zamach jest słynny, znany, społecznie porusza, wówczas się do niego często właśnie przyznają, mimo że bardzo często jest tak, że dokonuje tego jakaś malutka organizacja czy osoby kompletnie niepowiązane instytucjonalnie, organizacyjnie z tymi właśnie organizacjami. Nie zastanawia mnie to. Myślę, że takie oświadczenia się będą pojawiać. No zamach był wczoraj późnym wieczorem czasu tutaj europejskiego, czy jeśli popatrzymy w kierunku Bliskiego Wschodu, tam było jeszcze później, więc pewnie w trakcie dnia takie różnego typu odwołania będą się pojawiać, bądź pochwały tego typu zachowań. No to myślę, że to przyjdzie. Natomiast to ma drugorzędne znaczenie. To jest przede wszystkim czyn tego 24-latka, który no, wdarł się na tą scenę, zaplanował to, bo przyszedł z nożem na to spotkanie, więc no, to nie był jakiś akt taki spontaniczny, no bo raczej nikt z nas nie chodzi z nożem po ulicy. Zresztą w wielu miejscach jest to w ogóle zakazane, chociażby w Wielkiej Brytanii, w Londynie, tak, przemieszczanie się z nożem bez zezwolenia jest po prostu zakazane, no bo te ataki nożowników są tam dość popularne, więc no, tu przede wszystkim wykorzystał szansę, która się nadarzyła. Pytanie, czy wiedział, że ta ochrona, czy ta organizacja tego spotkania będzie tak słaba, tak, że nikt nie będzie sprawdzał właśnie, że nie będzie bramek. No to bramki są dzisiaj standardem przecież no, w wielu, wielu miejscach i w sytuacjach o wiele mniej groźnych. Natomiast kiedy robi się spotkanie z człowiekiem, którego wydano wyrok śmierci, tak, na którego wydano tą no, wzywającą do zabicia go klątwę. Przypominam, że tam było ponad 3 miliony dolarów bodajże nagrody za jego zabicie, więc to też może być jakiś czynnik, że taka osoba będzie próbowała gdzieś do tych pieniędzy się odwoływać. Może się okazać, że to był taki gest, powiedziała, o ekonomicznym podłożu również. Tego też nie można wykluczyć. Natomiast no, bezwzględnie tutaj największy problem widzę w tym, że organizacja tego spotkania no, była dość niefrasobliwa, co widać właśie na tych nagraniach, gdzie nie ma osób, które by mogły zareagować. Jest jakiś zwykły taki strażnik, pomocy w zasadzie udzielają mu inne osoby, one się wdzierają na scenę. Przecież gdyby on miał wspólników rzeczywiście, to ten wspólnik mógłby go dobić w takiej sytuacji na przykład, prawda? To w tym chaosie, w tym, czy pozwolono tym ludziom w ogóle kolejnym wedrzeć się na scenę już po samym ataku, no to pokazuje takie podstawowe braki w zabezpieczeniu wydarzenia, co jest niestety przykre. Zresztą, jeżeli porównamy tę sytuację do ataku nożownika chociażby na prezydenta Adamowicza, to tam mieliśmy, owszem, ten napastnik się wdarł, no ale później nie mieliśmy sytuacji, że ktoś się jeszcze kolejny wdziera na scenę. Tam jednak ta ochrona wydarzenia, które przecież miało no, o wiele niższą rangę zagrożenia, jeśli tak można powiedzieć, zadziałała w następnych etapach profesjonalniej, tak? Więc no tutaj naprawdę popełniono podstawowe błędy, niestety.